Buziaczki, moi mili, do kin weszła właśnie kolejna polska produkcja, która prawdopodobnie owładnie kina na kolejne tygodnie. Mowa tu o filmie Jana Chłopka 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. Film, jak niektórzy zapewne wiedzą, oparty o prawdziwe, nie tak znowuż dawne wydarzenia, a dokładnie o sprawę oskarżonego o gwałt i morderstwo oraz skazanego za ten czyn Tomasza Komendy, który po 18 latach w więzieniu okazał się być niewinny. Jeszcze sobie do tego wszystkiego oczywiście dojdziemy, ale w dzisiejszym programie nie tyle nawet ocenimy sobie całą produkcję, co pomyślimy też, czy film o sprawie sprzed tak naprawdę 2 lat, czy też z finałem sprzed 2 lat jest nam potrzebny i dla kogo ów film w zasadzie jest. I od razu mówię, odpowiedzi mogą Was lekko zaskoczyć. A tymczasem czołówka. Rozdział pierwszy. Czy potrzebujemy takich filmów? Zacznijmy od grama faktów. Mianowicie sprawa Tomka Komendy znalazła swój wybawczy wręcz finał i zbulwersowała opinię publiczną przy okazji dokładnie 5 marca 2018 roku, kiedy to Sąd Okręgowy we Wrocławiu warunkowo zwolnił Komendę z odbycia kary, a niedługo później, bo 16 maja 2018, Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący mężczyznę. Jeżeli chociaż troszkę interesujecie się tym, co dzieje się w Polsce, zapewne musiało Wam się obić to o uszy, że oto ktoś przesiedział 18 lat za niewinność. Sprawa była hucznie komentowana, roztrząsana i powiedzenie, że była na widelcu, to w zasadzie jak nic nie powiedzieć. Dlatego też film 25 lat niewinności wychodzi z bardzo trudnej pozycji, gdyż serwuje historię, która w zasadzie jest nam doskonale znana, która sama się sprzedaje swoim rozwiązaniem i która nawet tytułem jasno mówi, w co gramy i jak to się skończy. I oczywiście można stwierdzić, że finał dramatu Tomka to jedynie zachęta do tego, by poznać jego drogę przez piekło, jakie zgotował mu nieuczciwy i wręcz diaboliczny w tym wydaniu system. Jednak przy tak świeżych faktach, których kurz jeszcze nie pokryje przez tak naprawdę kilka kolejnych lat, zwłaszcza że winni są wciąż nieukarani, myślę, że trudno mówić o jakichkolwiek elementach, które mogą nas tu zaskoczyć fabularnie. Zwłaszcza jeżeli znamy też jakkolwiek środowisko więzienne, no i nieobce są nam ludzkie uczucia, które Tomasz przecież też skutecznie przekazywał w licznie zrobionych z nim materiałach zaraz po wypuszczeniu z więzienia. Tak więc fabularyzowana wersja tej opowieści, w tym momencie przynajmniej, jawi nam się jako taki skrót dla leniwych. Wygodny i uatrakcyjniony zamiennik podobnego metrażu na przykład wywiadów i jeszcze kilku artykułów, czy może nawet jakiejś książki, bo już wyszło kilka. I wiecie, długo myślałem, że idę właśnie na taki film, na uproszczone odhaczanie faktów z tej potwornej, ale jeszcze nie aż tak skomplikowanej sprawy. Że idę na kolejne szantaże emocjonalne i sypanie oczywistościami. Na film, który nie tyle chce się zająć ważnym tematem, co wykorzystać temat, by na świeżej jeszcze ranie banknotem porobić nowe nacięcia. Myślałem, że idę na film w zasadzie niepotrzebny w roku 2020. I wiecie, szczerze, chociaż nie cofnę wielu z wypowiedzianych już zarzutów, bo o tym będzie za chwilę, muszę stwierdzić, że się pomyliłem. A film 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy, autentycznie zmienia moje postrzeganie projektów tego typu. Chociaż szczerze, daleki jestem od nazwania go chociażby dobrym filmem, to stanowczo mogę odpowiedzieć na pytanie wejściowe: tak. Potrzebujemy takich filmów. Jednak nim powiem dlaczego, w ogóle zmieniłem zdanie i tak dalej, i czemu się pomyliłem, powiedzmy sobie coś o samej produkcji. Rozdział drugi, ważny, ale czy dobry? Zacznijmy od tego, o czym już w zasadzie mówiłem. Czyli scenariusz 25 lat niewinności niestety nie zaskoczy nas niczym, jeżeli od czasu do czasu wypełzamy z naszych jaskiń i piwnic. Układ scenariusza ani przez chwilę nie pozwala zwątpić w pisany wielkimi literami tytuł, który będzie przed filmem nawet za kolejne 25 lat, gdy o Tomaszu wielu już zapomni. Sprawia to, że trudno mówić o uniwersalności czy napięciu ów historii. I nie mówię tu jedynie o widzach polskich, no ale również zagranicznych, do których w końcu prędzej czy później film dotrze. I myślę, że akurat oni jeszcze bardziej by docenili, no, że finał jest jaki jest. A z tym układem historii wiąże się również narracja i konstrukcja bohaterów. Film w dość oczywisty sposób gloryfikuje swojego
głównego bohatera Tomka i trudno stwierdzić, by był on tak naprawdę człowiekiem z krwi i kości. Jest on obrazem zaznaczonej wprost w tytule niewinności. Widać to zwłaszcza, gdy montażowo twórcy łączą czuły i bardzo taki ludzki stosunek seksualny Tomasza, oczywiście z drugą osobą, z bestialskim i okrutnym gwałtem, o który Tomasz później jest oskarżony. Szczerze mówiąc, za grosz w tym subtelności, ale rozumiemy, do czego jest nam to potrzebne, do czego służy i co ma nam powiedzieć o głównym bohaterze. Tak więc, w ogólności, bohaterowie to nie tyle ludzie, co kolejne postawy. To zawsze kochająca matka, dobry i zły glina, chciwy adwokat i inne takie pionki na filmowej szachownicy. W centrum królem, a nawet filmowym McGuffinem w pewnym sensie, jest Tomasz, który niczym Jezus z pasji Gibsona robi tutaj za płótno niesprawiedliwości i krzywd, ale trudno powiedzieć o nim więcej. Chociaż niestety, o ironio, to właśnie o Tomaszu w ogóle dowiemy się najwięcej. Tak więc film nie wychodzi tak naprawdę poza TVN-owskie standardy cyklu Prawdziwe Historie, którego w zasadzie jest częścią. To bezpiecznie opowiadana, mocna, ale prawdziwa historia, do której twórcy podeszli po prostu po bożemu. Co nie pasowało lub było zbyt kontrowersyjne, wycięli. Co wydawało im się mocne i takie kinowe, podbudowali. A co niejasne lub zbyt zawiłe, uprościli i bardzo... siermiężnie wyjaśnili. I chociaż w filmie właśnie w ten sposób obserwujemy w zasadzie całą wędrówkę Tomasza, to już na przykład jego wybawiciele nie dostają w mojej opinii solidnie rozbudowanego wątku. Śledztwo to ledwie kilka szybkich, prostych i jasnych spostrzeżeń oraz takich efektownych rozwiązań, które wręcz, szczerze mówiąc, bagatelizują, wszyscy musieli zapewne przejść śledczy. W ich wątku również dostajemy wiele okropnych ekspozycji i wręcz sztucznych dialogów, w których to stare wygi tłumaczą sobie podstawy działania systemu, w którym właściwie pływają i z którym walczą zapewne też nie pierwszy raz. No, wybrzmiewa to po prostu drewnem z ekranu. Prawdziwy zbrodniarz jest na wolności, a oni posadzili chłopaka, który nawet nie mógł być w tej miejscowości tamtej nocy. Co ty mówisz? Przecież w tej sprawie nic się nie trzyma kupy, jak to w ogóle przeszło? Technicznie i narracyjnie też nie zawsze świeci słońce, bo chociaż 25 lat to produkcja, która bez wstydu może być wyświetlana w kinach, no bo w końcu nie jest filmem o Patryka Wegi, to nieco zbędne zachwianie chronologii skutkuje w zasadzie skarbami narracji w postaci napisów co i gdzie, a i paradoksalnie nawet wtedy dochodzi do czasowych niejasności, bo nie zawsze są to ładne i czytelne przejścia. Surowe, budujące realizm zdjęcia jak najbardziej pasują, ale często ich surowość owocuje po prostu niezbyt zadbanymi kadrami lub wpadkami jak niedoświetlone martwe oczy postaci, które chyba akurat nie miały takie być, no ale to już jest moje gdybanie. Podobnie jak niezbyt udane charakteryzacje postaci na ich odpowiednio młodsze i starsze odpowiedniki, gdzie stylizacja po latach na przykład Bartosza Bielenia już zakrawa na po prostu mały żarcik i taką no, trochę trudną do oglądania fuszerkę. Tak więc, już podsumowując ten punkt, na każdym polu nazwałbym ten film tylko poprawnym, ale nigdy nie wychodzącym jakoś dalej. I może to byłoby jakieś jeszcze takie okropne, ale całe szczęście ma on jeszcze jeden dodatkowy plus. Rozdział trzeci. Dlaczego potrzebowaliśmy tych 25 lat? Słuchajcie, ja wiem, że zabrzmi to w pewien sposób okrutnie, ale stwierdzę, że poniekąd społeczeństwo potrzebuje takich ludzi jak Tomasz Komenda. Bez ich dramatu być może nie byłoby często impulsów otrzeźwienia z pewnej psychologicznej wygody, w jaką lubimy często popadać. To ta historia nakazuje nam zadawać pytania, mobilizuje organy władzy do działań i uczy nas nie opuszczać gardy, ale zarazem nigdy nie tracić nadziei. I mam wrażenie, że tym właśnie będzie film 25 lat niewinności. Będzie to po prostu dobrze wyłożona lekcja. Lekcja truizmów co fakt, ale nadal potrzebna. Zawsze od nowa. Lekcja jak okrutny potrafi być świat. Lekcja swego rodzaju wdzięczności za fakt, iż to nie my, a przynajmniej nie tym razem. Lekcja o niesprawiedliwości, szybkich osądach i wybaczaniu. Oraz lekcja, jak wiele zmienia fakt braku środków wykształcenia i inne często od nas niezależne rzeczy w naszym życiu. W 25 latach niewinności mało jest sprawnego kina, ale sporo przypowieści o świecie z bardzo mocnym ludzkim elementem.
A ten element buduje tutaj zwłaszcza duet aktorski w postaci Piotra Trojana w roli Tomka i Agaty Kuleszy w roli jego matki. Relacja matki z synem wygrywa ekran swoimi emocjami, w których nawet najbardziej przesadziste łzawe dialogi stają się prawdziwie łzawe, gdyż bije z nich po prostu dobre aktorstwo. To właśnie dzięki tej dwójce wspomniane wcześniej figury szachowe zaczynają nagle robić niestandardowe dla siebie ruchy i objawia się moim zdaniem największa siła tego filmu. Czyli ludzkie emocje. Być może nieodkrywcze czy niespodziewane, ale jednak na tyle prawdziwe, że jak nigdy dotąd pozwalają empatyzować z tragedią Tomka oraz jego zagubieniem, które też jest bardzo moim zdaniem sprawnie i ładnie pokazane. Telefon gada. I teraz tak przykornie powiem, że w mojej opinii przynajmniej jest to coś nieuchwytnego nawet w wywiadach i łzach prawdziwych ludzi. To ten koncentrat ze świata kina, który jak w żadnym innym, nawet dokumentalnym medium, może poruszać wszystkich tych, dla których nazwisko Komenda do tej pory było urywkiem twarzy w Dzień Dobry TVN lub nagłówkiem na portalu ze świeżymi informacjami. Być może krokiem z prostego oburzenia do faktycznego zrozumienia bólu. Nawet jeżeli ów ból jest skrojony pod dosyć prosty format kinowy. I tu widzę potrzebę tego filmu. Wierzę bowiem, że po prostu skutecznie poruszy ludzi. Nie wszystkich, na pewno nie tych, którzy mają już noże w kieszeni otwarte od 2 lat, ale jednak prywatnie wierzę, że będzie to kolejna mała cegiełka do zbiorowej empatii. Skuteczniejsza od wielu znacznie tak naprawdę subtelniejszych i nawet bardziej przejmujących filmowych dramatów. I chociaż już widzę, jak wielu z was nazywa mnie naiwniakiem i przesadnym optymistą, w końcu w ogóle coś chwalę w jakimkolwiek filmie, więc hi, hip, hip i tak dalej, celebrujmy to, tak? Naprawdę wierzę, że nieskomplikowanie filmu Jana Chłopka pomoże trafić szeroko. I naprawdę temu kibicuję. Wierzę też, że będzie to mała szpilka dla wszystkich w sprawy umaczanych i co cieszy mnie jeszcze bardziej, kolejny duży zastrzyk uwagi oraz finansów dla prawdziwego Tomasza Komendy. Bo umówmy się, należy mu się i to należy mu się po 100-kroć. I to tyle. Buziaczki moi mili, piszcie co wy myślicie o kolejnych prawdziwych historiach TVN i widzimy się niebawem. Trzymajcie się.